Sterylizatornia gabinetów dentysty zwierzy to jedno z ważniejszych pomieszczeń naszej placówki, gdzie odbywają się działania eliminujące zakażenia. Czystość i sterylność jest dla nas niezmiernie ważna. My, jako pracownicy, bierzemy na siebie całą odpowiedzialność za życie i zdrowie pacjentów. Stosowanie się do obowiązujących procedur daje nam, jak i pacjentom, pewność, że znajdujemy się w bezpiecznym środowisku. Nasza sterylizatornia jest podzielona na trzy strefy. Pierwsza strefa to strefa brudna, gdzie trafia instrumentarium zużyte w trakcie zabiegu i jest przygotowywane do powtórnego użycia po wstępnej dezynfekcji. Druga strefa to strefa czysta, gdzie następuje przeglądanie, segregowanie i pakietowanie narzędzi, które trafiają do autoklawu, gdzie w temperaturze 134 stopni Celsjusza giną bakterie. Trzecia strefa to strefa sterylna, gdzie znajduje się już tylko materiał sterylny, gotowy do użycia. Podczas wszystkich wykonywanych czynności prowadzona jest dokładna kontrola i dokumentowanie procesu. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów wykorzystujemy najwyższej klasy sprzęt dostępny obecnie na rynku, w tym dwa autoklawy klasy B, których programy spełniają surowe wymogi Unii Europejskiej. Można w nich sterylizować narzędzia, a także odzież medyczną i materiały opatrunkowe. Termodezynfektor, który doskonale uzupełnia linię sterylizacji. W każdym cyklu jest kilka etapów – mycie wstępne, mycie właściwe, dezynfekcja termalna i suszenie. Dzięki temu procesowi czyszczenie i dezynfekcja nie wymagają używania rąk. Drobne instrumenty myte są w myjce ultradźwiękowej, gdzie ultradźwięki docierają do bardzo trudno dostępnych miejsc i w wyniku kawitacji zanieczyszczenia odrywają się od narzędzi. Sterylizatornia w gabinetach dentysty zwierzy została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, częściowo zautomatyzowany, co usprawnia pracę naszej placówki i pomaga z należytą starannością dbać o zdrowie pacjenta. Nasze usługi świadczone są na wysokim poziomie, a pacjent może czuć się bezpiecznie na każdym etapie leczenia.